Mateusz oszukuje widzów. No właśnie, czy rzeczywiście? Możliwe, że niektórzy wiedzą już o co chodzi. Chodzi o challenge. Męczycie mnie pytaniami, kiedy obiecany challenge. Ja wiem, o który challenge oczywiście chodzi. Wygrał challenge. Była ankieta pod specjalem z okazji 100 subskrypcji, za które wam oczywiście jeszcze raz dziękuję. Była ankieta, co mam nagrać. I wygrał właśnie challenge. I miał być ten challenge w niedzielę i już się chyba opóźniło to o 2 tygodnie, o ile się nie mylę. Oszukuję swoich widzów. Już połowa pewnie unsumowała mnie w tym momencie, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy go będę nagrywał? Raczej nie. I teraz wam podam przykłady, zanim już złapujecie ten film w dół, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Nagrałem challenge, tylko pech. To jest całe określenie tego, co za chwilę powiem. Możliwe, że gdzieś tutaj będziecie właśnie widzieć to, co ja mówię, że to będzie takie udokumentowane, jeżeli jeszcze tego nie usunąłem. Cynamon Challenge. To był mój challenge. I już mówiłem, się przedstawiłem ładnie, podziękowałem. Już był ten moment. Nałożyłem sobie, odkręciłem pudełko, nałożyłem sobie na łyżkę całą tonę cynamonu. I nagle już jest ten moment, a nagle pyk, nagranie się w aparacie wyłączyło. Był to taki pech, że nagrywałam to aparatem. Wiecie co? Pokażę wam ten aparat, ok? Wyobraźcie sobie, że mówię do takiego aparatu. Ten aparat, jak widzicie, nie ma podglądu, więc ja nie widzę w tym momencie, jak ta koza do was stoi, czy nagrywa się, czy nie. I właśnie nie nagrało się to, jak ja się dławiłem i dusiłem. I mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, no ale naprawdę to nie było przyjemne, no bo troszeczkę się podławiłem. I później, jak chciałam zatrzymać nagrywanie, właśnie mnie to zdziwiło, czemu nie ma takiego charakterystycznego dźwięku, takiego tydyn, naciskam to, nie ma tego dźwięku, tak? No i później zachodzę, patrzę, a nagranie się akurat wyłączyło w najciekawszym momencie, czyli w tym, gdzie właśnie, no, jadłem ten cynamon. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, że nie będziecie na mnie źli. Myślę, że jakiś challenge jeszcze zrobimy. Możecie oczywiście pisać w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś dotrwał, to naprawdę gratuluję. Przynajmniej znacie prawdę, tak. Więc to na tyle na razie i cześć.